Siema wszystkim, z tej strony Soul i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić 200 level. Więc jedyne co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, do której kod macie na samej górze na ekranie. No i jeżeli was załadowało, schodzimy sobie tutaj na dół i w tym miejscu po prostu musicie wziąć sobie jakąkolwiek broń, bierzemy sobie i poczekajcie od 5 do 10 minut, żeby dostać jak najwięcej expa. Jeżeli już poczekaliście, to idziemy sobie dokładnie tutaj na środek, do tego miejsca. I po prostu, jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, za co wam bardzo dziękuję, możecie sobie kliknąć tutaj E i wpisać Soul. Jeżeli to zrobicie, bardzo wam dziękuję. No i teraz jedyne co musicie zrobić, to po prostu idziemy sobie tutaj z prawej strony i w tym miejscu musicie znaleźć po prostu miejsce, do którego musicie się udać. Więc idziemy sobie po pierwsze na Silos. Silos będzie z tamtej strony, więc musimy się tam wrócić. I w tym miejscu musimy pójść dokładnie do tego rogu, żeby odblokować coina za 1000, w tym expa, więc klikamy sobie tutaj E. Jeżeli już to klikniecie, idziemy sobie teraz do tego przycisku, który powinien być w tym miejscu, klikamy sobie na niego E i z niego dostaniecie jakieś 12000 expa. Jeżeli już to zrobiliście, to idziemy sobie tym razem do tego rycerza, wchodzimy sobie na górę, na niego. I w tym miejscu będzie kolejny przycisk, który musimy sobie kliknąć. Teraz idziemy sobie na to łóżko, które jest w tym miejscu, więc musimy sobie na nie pójść. Idziemy tutaj na samą górę i wskakujemy sobie na nie. I w tym miejscu musimy wykonać dowolną emotkę. Jeżeli to zrobiliście, to idziemy sobie do pierwszego miejsca, więc musimy sobie wejść do środka. Wchodzimy sobie na dach i w tym miejscu musimy pójść po prostu do miejsc, w których możemy się dostać jak najwyżej, więc idziemy tutaj do kolejnego miejsca i wchodzimy sobie na samą górę. I teraz tutaj jest ostatnie piętro, więc stajemy sobie na przedostatnim i w tym miejscu będzie kolejny przycisk. Klikamy sobie na niego E i musimy sobie teraz się wrócić dokładnie to samo, czyli idziemy tutaj na łóżko. I w tym miejscu jeszcze raz będziemy musieli tam wrócić, jak dostałem już 60000, 70000 expa, także naprawdę działa ta mapka, naprawdę ją polecam. Jeżeli już tutaj jesteście, wracamy sobie i musimy sobie pójść dokładnie z tyłu, więc idziemy. I tutaj będzie lewa lampa, wchodzimy sobie na nią i w tym miejscu będzie kolejny przycisk, który sobie klikamy. Jeżeli już to zrobiliście, to musimy sobie udać się do tego napisu, jak widzicie jest Wolf Raptor. I klikniemy sobie tutaj przycisk na AFK XP, żeby po prostu dostawać cały czas. Idziemy sobie tutaj i w tym miejscu pierwsze, gdzie musimy pójść, to musimy się udać na lewą lampę. Nie na lewą lampę, tylko musimy się udać na prawy grób, czyli jest tutaj w tym miejscu. Wchodzimy sobie na niego. I musimy tam podskoczyć. Jeżeli podskoczyliście, idziemy sobie tutaj do tego drzewa i w tym miejscu wchodzimy na nie. I tutaj patrzymy w niebo i musicie znaleźć po prostu przycisk, który będzie gdzieś tutaj, będzie po prostu, musicie go dostać i kliknąć. Jest w tym miejscu, więc klikamy sobie na jego E, idziemy sobie do kolejnego miejsca, czyli musimy się po prostu tam wrócić. Jeżeli już się wrócicie, to wskakujemy znowu na ten sam grób. I jeżeli skoczyliście, idziemy sobie z tyłu. Dokładnie do tej beli. Więc idziemy sobie do niej. I w tym miejscu musimy na nią wskoczyć. I wykonać dowolną emotkę. Jeżeli nie, to po prostu podskoczyć. I w tym miejscu będzie przycisk. Klikamy sobie na niego E. No i za niego dostaniecie też pewnie około 40000 expa. Więc teraz wracamy sobie na spawn, czyli tam skąd przyszliśmy. Musimy sobie się wrócić. I tutaj musimy za 500 coinów kupić taką rękę, która będzie w tym miejscu, fioletową. Klikamy sobie E, dostaniemy tutaj elegancko nasz gadżet, więc musimy się teraz wrócić i idziemy dokładnie tam do Venta. Vent jest w tym miejscu, więc idziemy sobie do niego. I idziemy tutaj dosłownie na samą górę. Wychodzimy w tym miejscu i tutaj będzie przycisk, który musicie sobie kliknąć, więc stajemy tutaj i po prostu klikamy ten przycisk. Jeżeli nie możecie, to wejdźcie sobie na górę. I po prostu musicie kliknąć ten przycisk, który jest tutaj, żeby dostać się do tego pomieszczenia, do którego chcemy się dostać, więc klikamy sobie E. I teraz dostaniemy się do takiego jakby miejsca, więc idziemy sobie na samą górę na wieżę. Jeżeli tutaj jesteście, jeżeli tutaj zauważycie taki grób, grób będzie w tym miejscu. Jak widzicie jest tutaj, więc musimy sobie stanąć tu. I tutaj będzie ostatni przycisk, który nas dzisiaj interesuje i musicie teraz go po prostu znaleźć. Klikamy sobie E. No i dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam miłego expienia i widzimy się już na kolejnych mapkach. Siemanko.